2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Msze święte, marsze pamięci, koncerty i wystawy. Tak już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 6. już rocznicę katastrofy smoleńskiej. Centralne uroczystości oczywiście w Warszawie, ale będą się one odbywać również w całej Polsce. Wyjątkowe wydarzenie będzie również miało miejsce w diecezji warszawsko-praskiej. To jest temat dnia w Salwę TV. Michał Koźlik, dzień dobry. A dziś w studiu gościmy burmistrza Pragi Północ, Wojciecha Zabłockiego, w przeszłości współpracownika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień serdecznie. Obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbywać się będą w całej Polsce, w Warszawie w sposób szczególny, ale nie tylko te centralne uroczystości, ponieważ no, będzie świętować również Praga. Stąd obecność pana burmistrza w studiu. O tym za chwilę trochę porozmawiamy, ale na początek chciałbym pana zapytać, no właśnie, jako tego byłego współpracownika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tamtym czasie pełnił pan funkcję w kancelarii prezydenta. Jak pan wspomina tamten dzień 10 kwietnia? Wtedy byłem skromnym urzędnikiem pracującym w Biurze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mogłem mieć, było dla mnie dużym honorem, chociaż mały wkład w pracę urzędu. No i jednym z takich zadań, które wykonywałem, jak się okazało, ostatnim zadaniem jeszcze za prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, była pomoc merytoryczna w przygotowaniu wizyty w Smoleńsku. Na czym polegała? Wtedy Katarzyna Doraczyńska, która była wicedyrektorem gabinetu pana prezydenta świętej pamięci, bo również zginęła tragicznie w katastrofie, notabene radna Pragi Południe, więc też związana z miejscem, gdzie jesteśmy, poprosiła mnie, żeby wyszukać na wizytę teksty wierszy związanych z Katyniem, wierszy zarówno oficerów, którzy pisali wtedy z obozu, którzy tworzyli tą poezję, żeby wykorzystać w przemówieniu, żeby wykorzystać to podczas wystąpień. No i wyszukiwałem to jako absolwent historii, jako znający tematykę. Zebrałem dla niej te informacje, wiersze, wybór, który mógł być wykorzystany podczas uroczystości. Przekazałem to Katarzynie Doraczyńskiej, no jak wiemy już później nigdy nie mogły być wykorzystane, już zabrała je do nieba ze sobą. Przychodzi informacja tragiczna, że samolot się rozbija. Co czuje wtedy urzędnik będący blisko tego procesu organizacyjnego? Czy to działo się tak dużo i tak szybko, że na pewno ciężko poza emocjami, takim szokiem o tym myśleć. Mieliśmy troszkę inną sytuację niż pozostali, bo nie było czasu zbyt wiele na zastanawianie się, trzeba było działać. Chociaż nie byliśmy wezwani do pracy, to cały zespół mój przyjechał do kancelarii, do Pałacu Prezydenckiego i już były zadania. Już mieliśmy pierwsze zadania po prostu do wykonania, do sprawdzenia pewnych rzeczy, sprawdzenia listy ofiar. Później to były kontakty z rodzinami. Ja odpowiadałem za służbę, taką straże honorowe przy trumnach, więc wprowadzaliśmy poczty sztandarowe, gości, wyprowadzaliśmy, to trwało kilkanaście godzin na dobę przez cały tydzień. To była bardzo ciężka praca. Pewnie wtedy, że asystowałem wtedy ministrowi w kancelarii prezydenta, dzisiaj prezydentowi RP, panu Andrzejowi Dudzie, pewnie, że byłem tym, jednym z asystentów, którzy pomagali po prostu przyjmować rodziny, przyjmować delegacje, które przybywały wtedy do Pałacu Prezydenckiego, ale to był dla nas bardzo trudny i obciążający czas i wtedy ta praca, konieczność wykonania tego ostatniego jeszcze obowiązku dla pana prezydenta na tyle nas pochłonęła, że nie mieliśmy tak naprawdę czasu za dużo myśleć o tym. Trzeba było robić swoje, trzeba było cały czas na tej służbie być. Ale widział pan mnóstwo łez rodziny, łez najbliższych współpracowników. No, kolejka wtedy do wejścia do Pałacu Prezydenckiego, jak również tłumy, które były wtedy na krakowskim przedmieściu, były nieprzebrane. To pamiętamy te widoki. To był ewenement w skali historii naszego narodu. Wszyscy to pamiętamy i rzeczywiście dużo łez, ale też dużo jedności.
tej jedności, której teraz brakuje tak często, ale wtedy byliśmy jedni, byliśmy zjednoczeni. Tak, mówi pan o tej jedności, która wcześniej była, później, no właśnie, później w takich dosyć smutnych okolicznościach niektórzy mówią, że zniknęła. Dziś mamy już 6 lat po tej katastrofie i konkretny kontekst polityczny wokół całej tej sprawy. Czy można dziś mówić o przełomie politycznym? Wiemy, że śledztwo rusza na nowo. Wiemy, że pierwszy raz uroczystości rocznicowe będą obchodzone przed Pałacem Prezydenckim w sposób oficjalny. Mamy do czynienia z przełomem? Na pewno wróciła normalność. W każdym normalnym narodzie, państwie, zarówno jeśli chodzi o śledztwo, jak i obchody takiego tragicznego wydarzenia, nie byłoby wątpliwości, że i głowa państwa, prezydent, i rząd, i przedstawiciele państwa biorą udział w uroczystości, że jest to wydarzenie, które nie odbywa się gdzieś w ramach opozycji, gdzieś nie odbywa się nieoficjalnie, że opozycja musi przejmować rolę państwa, a jak było przez ostatnich 5 lat, tam od początku powinno być to obchodzone przez władze centralne jako wydarzenia państwowe, jako obchody państwowe. Cieszę się, że wróciła po 6 latach normalność, że będzie to z udziałem głowy państwa, ministrów, wojska, że będziemy mogli wreszcie w godny sposób uczcić rocznicę tych wydarzeń. Jakie nadzieje wiąże pan z ruszającym ponownie śledztwem w sprawie katastrofy? Uważam, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że takie wydarzenia muszą być od początku do końca wyjaśnione jako priorytetowe i oczekuję po prostu tego, że eksperci bez nacisków, bez rozgrywki politycznej, jaka miała miejsce do tej pory, będą mieli po prostu możliwość działać, pracować i do końca wyjaśnić przyczyny. Wróćmy do tych wydarzeń, o których mówiliśmy na początku. Będziemy obchodzić 6. rocznicę na wiele różnych sposobów, również w Warszawie. To oczywiście centralne uroczystości, ale również te na Pradze. Dlaczego warto spędzić ten czas akurat w tej części stolicy? Jesteśmy bardzo blisko krakowskiego przedmieścia, Traktu Królewskiego, gdzie będą odbywały się centralne uroczystości. I tak dopasowaliśmy godzinę koncertu o 15:30 w katedrze świętego Floriana, żeby można było właśnie w przerwie wydarzeń takich centralnych udać się na 40-minutowy koncert do katedry. On się kończy o 16:10 i jest jeszcze 40 minut, żeby wrócić pod Pałac Prezydencki, gdzie pan prezydent Andrzej Duda będzie odsłaniał tablicę poświęconą świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Więc jest to tak wkomponowane zarówno czasowo, jak i komunikacyjnie, żeby to pasowało i mogło stanowić element tych centralnych obchodów. Na tym nam bardzo zależało, bo Praga jest śródmieściem prawobrzeżnej Warszawy, to jest centrum Warszawy, więc myślę, że spokojnie i tak jest tak blisko krakowskiego przedmieścia, że spokojnie może pełnić rolę właśnie miejsca tych centralnych. Powiedzmy nieco więcej na temat koncertu, który się odbędzie, o którym pan wspominał. To koncert Stabat Mater w pamięci ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej. Poinformujmy, przypomnijmy może naszym widzom, to w Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika 10 kwietnia o godzinie 15:30. Wyjątkowy koncert, ponieważ pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Stabat Mater wykona chór Muzyka Sacra oraz orkiestra Sinfonia Viva. Telewizja Salve będzie oczywiście transmitowała to wydarzenie w internecie. Zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. Dlaczego ten koncert jest wyjątkowy? Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas. Tak jak powiedziałem, żadne inne wydarzenie, takie lokalne, nie jest objęte w inne dzielnicowe honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc to jakby podkreśla też wyjątkowość. Jest to ze względu na repertuar, na wyjątkowy rozmach w organizacji, bo też nie ukrywajmy, że to będzie koncert nie tylko o dużym poziomie artystycznym, jeśli chodzi o wykonawców, ale również przygotowań sceny, oświetlenia, całego anturażu wydarzenia będzie na najwyższym poziomie, więc zapewniamy widzom nie tylko upamiętnienie ważnego wydarzenia, nie tylko włączenie go w obchody centralne, ale również bardzo wysoki poziom, tak jak powiedziałem, artystyczny. Czyli z jednej strony można powiedzieć uczta dla ucha, ale również to skojarzenie tego wydarzenia z wydarzeniami centralnymi, więc to jest może chyba dobry moment, żeby również naszym widzom przybliżyć, chociaż króciutko, jak te wydarzenia centralne będą przebiegać. O 8:41, czyli o godzinie katastrofy, pierwsze obchody przed Pałacem Prezydenckim z udziałem władz państwowych, a później w tym miejscu również bloki tematyczne, filmowe, koncerty. O 14:30 marsz z Placu Trzech Krzyży w stronę Pałacu Prezydenckiego.
Później właśnie czas na koncert, po którym o 16.50 przemówienie ma wygłosić prezydent Andrzej Duda. Tak. O 19.00 w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a po nabożeństwie wyruszy w stronę pałacu Marsz Pamięci. W wielu miejscach zapłonie też 96 zniczy upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. W niektórych miastach również o 8.41 zabrzmią syreny. Każdy będzie przeżywał ten dzień w inny sposób. My zachęcamy do obecności w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 15.30 podczas wyjątkowego koncertu Stabat Mater, koncertu pamięci ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej. Raz jeszcze przypomnimy, Bazylika Archikatedralna 10 kwietnia o 15.30. Koncert wyjątkowy, bo pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Telewizja Salwa oczywiście będzie ten koncert dla Państwa transmitować. Dziękuję Panu bardzo. Naszym i Państwa gościem był dziś burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki, w przeszłości współpracownik Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A ja również dziękuję Państwu i zapraszam do tego, by subskrybować nasz kanał na YouTubie, oczywiście Salwę TV. Do zobaczenia w kolejnym temacie dnia, a ten już w poniedziałek.